Arduino i testy. Natomiast coś mnie tu niepokoi. Cześć kochani, słuchajcie, jestem w garażu tymczasowo. Tutaj stoi starsza pania, jeżeli chodzi o tematy motocyklowe. To jest troszeczkę inaczej. Teraz mam dużo pracy w delegacji i tak zwane piwko po pracy w delegacji, sprawa nienormalna dla mnie. Siadam i testuję Speeduino i i te wszystkie konfiguracje programowe, jak się tylko da. I co mamy tutaj? Mamy jedną makietę. W najbliższym czasie będę uruchamiał makietę do wstecznej inżynierii układu zapłonowego. Tu mamy cały rozrząd, silnik, ale z makietą coś jest nie tak, bo zastosowałem na szybko szpilki gwintowane, które są krzywe i to wszystko nie pracuje jak trzeba. Tu mam szpileczki, ośki do przełożenia proste, ale sprawa nie jest prosta, bo nie mam za dużo czasu. Więc jedna rzecz, dokończyć makietę. Później cała wiązka elektryczna, moduł zapłonowy, impulsator, wtryski, to wszystko, airbox, pospinać do makiety, żeby móc cały czas używać motocykl do ostatniego momentu, kiedy będę pewny co do działania wszystkiego na mojej makiecie. Wszystkie kąty wyprzedzenia zapłonu będę obserwował, czasy wtrysków. Jeżeli będę na tyle pewny, że będę mógł zacząć pracę przy motocyklu, zacznę pracę przy motocyklu. Natomiast to wymaga sporych modyfikacji motocyklu, zmiany wszystkiego. Ale dlaczego? Dlaczego tak? I dlaczego muszę najpierw sprawdzić, co jest w czarnej skrzynce, czyli tak naprawdę odczytać wsteczną inżynierię, zrobić moduł zapłonowego? Dlatego, żeby odczytać bazową mapę zapłonu, żeby mieć jakiś punkt wyjścia dla samego zapłonu. Dla mapy paliwowej będę się wspierał sondą szerokopasmową, współczynnikiem AFR. W pętli zamkniętej będę miał podgląd, więc tutaj będę miał jakieś szanse na regulację. Dużo niewiadomych, dużo do sprawdzenia, dużo do pomierzenia, żeby uzyskać wstępne dane, które będzie można wpisać w Speeduino, bo bez tego nie da się. I cała praca będzie polegała na tym, aby zebrać jak najwięcej prawdziwych danych, żeby móc to wszystko testować na makiecie, obserwować sygnały na oscyloskopie i być pewny, że wszystko mniej więcej jest ok. I dopiero wtedy mocować do silnika. Co innego, gdybym miał garaż, w którym mogę przepalać silnik spokojnie i silnik na stole. Ale tego nie mam. I moje wyjazdy delegacyjne, a coraz więcej tego jest, coraz mniej czasu spędzam w domu i jeszcze mniej w garażu, bo fizycznie mnie nie ma. I w czasie delegacji zamiast po pracy pić piwo, siedzę, głowa i tak mnie boli. Tylko, że to bardziej jest ból wzrostowy, bo prześpię się z problemem, niżeli ból głowy rano w alkoholu. Nie polecam. Więc tak to obecnie wygląda. Sprawy motocyklowe, jeżeli chodzi o jazdę, zwiedzanie wyspy, to się bardzo zmieniło, dlatego, że gdy jeżdżę samochodem codziennie dużo na drugi koniec wyspy, czy na środek, czy nieważne gdzie, piękne drogi, idealne na motocykl, tylko że jak jeżdżę samochodem codziennie, to już mi się to opatrzyło na tyle, że jak wracam właśnie do domu na weekend, to bardziej wolę pogrzebać, niżeli znowu jechać tą samą drogą motocyklem, chociaż dróg jest dużo więcej. Natomiast dlatego jest mniej odcinków z jazdy motocyklem po wyspie i ogólnie, bo po prostu praca na etacie wymaga poświęcenia, sprzedawania swojego czasu i zostaje mniej czasu na muturzenie w tej chwili, dlatego mam więcej czasu na projekty, a projekty rozwijają. Przypominam sobie to, co robiłem kiedyś i to jest kontynuacja mojej pracy inżynierskiej poniekąd. A temat mojej pracy inżynierskiej to był moduł zapłonowy z wyprzedzeniem zapłonu do WSK 175. No a teraz dorzućmy do tego
badania nad wtryskiem, nad tym wszystkim, więc to jest bardzo interesujące. To w ogóle nie ma sensu w dzisiejszych czasach, biorąc pod uwagę, że samochody elektryczne, ekologia, Euro 5, ale z drugiej strony jest interesujące, to warto to robić i sprawdzać. Może nie wybuchnie, ale trzeba mieć kontrolę nad tym, co się robi, i myśleć, bo faktycznie może coś wybuchnąć. Cześć kochani, witajcie po dłuższej przerwie. Oto mam nowe zajęcie. Płytka Speeduino. Taki sterownik niezależny silnika, który steruje zarówno zapłonem i wtryskiem. Jest to projekt otwarty, więc czeka mnie długa przygoda. I myślę, że Was również może to zainteresować. Jest trochę tych elementów. Konstrukcja jest dość prosta. Elementy przywlekane. Zabieram się za montaż płytki, lutowanie. Jest to dla mnie relaks i przyjemność w tym przypadku. Elementy przywlekane. Bardzo dawno już nie składałem tego typu płytek, więc jest to powrót do wieku. No, jak miałem 10 lat, chyba pierwszą płytkę dostałem do składania. Coś fajnego. A później zajmiemy się pozostałymi sprawami. Bo sama płytka to nie wszystko. To jest tylko podstawa. Bez której też już pracuję nad tym projektem. Ale łatwiej jest z gotową płytką. No to jedziemy z lutownicą. Żeby nie pomylić, kondensatory tantalowe mają tutaj taki plusik oznaczony. To jest ważne. Tak. Płytka wstępnie zmontowana, jeszcze zostały tylko grud piny do Arduino praktycznie. Wymieniłem dwie diody LED na zielone, żeby wtryskiwacze były na zielono, a cewki zapłonowe na czerwono. Zworki, nie zworki, zaraz ją umyję i będę lutował piny. Piteczka zmontowana. Pozostało tylko wyczyścić wszystko z topnika i przejrzeć pod lupą, czy mniej więcej wszystko jest ok. Więc płyteczki. Są dwie. Arduino podróbka.
Zostawmy lutownicę. Co mogę powiedzieć na temat tej płytki? Bardzo fajnie się lutuje. Wszystko jest popakowane, oznaczone, więc tak jak otwieram saszetkę, widzę jakiś symbol, szukam. Sporo czasu zajmuje znalezienie symbolu na tej płytce, gdy się to robi pierwszy raz i od razu lutuje. Tutaj jeszcze został mi jeden taki, jedna nóżka, tak, ale to właśnie szczoteczką do zębów zaraz będę mył. Bardzo fajna jest to, płytka moim zdaniem jest dobrze wykonana, otwory są nitowane i ta cyna przepływa, jak się dobrze lutuje. Cyna wypływa z drugiej strony, tutaj jak są rezystory i rezystory, to mamy zlutowane z tej, przechodzi przez otwór nitowany i to się fajnie trzyma. Zabieram się za mycie i zgarniam na dzisiaj system tutaj ze stołu, bo bałagan, a są walentynki, więc ogarniam temat. Do zobaczenia wkrótce. Oglądam luty. Wygląda całkiem nieźle. Tylko ten cholerny topnik ciężko domyć jest zwykłym alkoholem z apteki. Tutaj za 4 kondensator akurat przez przelotkę. Nie napił się za dużo cyny, ale w środku widzimy cynę. Ogólnie jak po długiej przerwie w lutowaniu nie jest źle. Tutaj jest jeden zamiennik tego układu. Zaraz zobaczę. To jest driver MOSFETów dwukanałowy. Jest impulsator z Transalpa 650 fabryczny, tak wygląda. To jest słoneczko impulsatora z NTV-ki 650, ale tej starej. I prawdopodobnie będę chciał wykorzystać ten impulsator do testów, bo to jest 8 zębów minus 1, co zgrywa się z konfiguracją Speeduino, jeżeli chodzi o impulsator. Bo liczba 8 jest podzielna przez 360 stopni, a tutaj to nam wychodzi z tego co pamiętam 14 zębów minus 5 i tutaj jest z ułamkiem i to za bardzo nie będzie obsługiwane przez ten sterownik, no bo nie jest podzielne przez 360, więc mała, nikła nadzieja jest w tym słoneczku, że może z tym to będzie chodziło. Natomiast właśnie będzie trzeba sprawdzić te wszystkie kąty, bo gdy ustawimy w linii tak jak być to powinno, to nam się to idealnie nie zgrywa. I to będą wszystkie te pomiary prowadzone na makiecie z odczytami tych kątów, jak to wygląda przy zapłonie, bo na tym będę odczytywał moduł zapłonowy, a później będę porównywał z ustawieniami Speeduino, żeby było wstępnie identycznie, więc jest dużo pracy, też spasowanie, jak to zamocować w makiecie, więc dużo pracy nas czeka. Mam nadzieję, że też będziecie podsyłać jakieś ciekawe wsparcie, informacje, rozwiązania, bo jeżeli z tym na przykład słoneczkiem nie wyjdzie, to będzie trzeba zaprojektować swój własny impulsator, znaczy słoneczko impulsowe i wtedy na przykład zrobić 12 minus 1 albo coś więcej, o ile się da, pomierzyć też szerokość zębów, sprawdzić impulsy. Więc tej pracy jest sporo. To nie jest prosty projekt, więc będzie wymagał czasu. Znalazłem akurat wtyczkę z kabelkami, super. Tak, czujnik położenia przepustnicy, TPS. To jest to, więc będę mógł od razu sobie zrobić wstępnie taką wiązkę. I
Map Sensor. Mam gotowy Map Sensor w Speeduino, ale chcę móc skalibrować ten Map Sensor od Hondy, porównując do Map Sensora, którego znamy parametry, żeby móc wykorzystać ten Map Sensor do przypustnicy, a drugi Map Sensor wykorzystać jako korekta ciśnienia atmosferycznego bieżącego. Coś ten deseń. Zobaczę. To wszystko naprawdę jest bardzo gruby temat, szeroki i trzeba posprawdzać, zobaczyć, czy się da w ustawieniach i tak dalej, więc dwa czujniki mogę sobie zabrać z eksperymentu na stole, na biurku z komputerem. Resztę rzeczy chwilowo nie potrzebuję.